Mój kolega od zawsze był wilkiem. Uczył mnie. Szkolił. Ja mam tą konwencję genewską. Gdzie? W dupie. O, panie. Ale ciemno. O, dobrze, że go jeszcze nie ma. Tego... O, witam, witam. Jesteś już? No, jestem. Czaj się, czaj. Mam złe wieści. Nie działa ci pewnie. Nie, no schowałem to, co ci wysyłałem, zdjęcie w krzakach. No, zajebiste. Ale... ten. No i już tego nie ma, znikło. Chyba niepotrzebnie koła ściągałem. To było jako powypadkowe i usunęli, nie? Chyba tak. Chociaż to było mądre, bo no, mogliby się zabrać. Kuzyn gra w Daisy. Nie wiem, kto to. Ja, ale ciemno jest. Ja, jak... ale ciemno. Ja, czekaj, jak tu ten? Alt X. Ale tu już będzie dzień powoli. Tu już chyba trzecia w nocy. Tak. Dlatego tak mało typa, nie? 25. Aha, no tak, bo noc. Ale to jest nawet niezłe, że tak jakoś strasznie... rozrzut jest, nie? Na tym serwerze. No ale jak jest 25, to i tak na mapie możesz kogoś spotkać, bo wszyscy łażą. A poza tym coś masz szansę znaleźć wtedy, nie? Coś pójść bezpiecznie w miarę, nie? Mm-hmm. A i tak jak są traderzy, to 1/3 serwera u tradera, 1/3 w bazie i później zostają 2/3 tylko na mapie, nie? Chyba 1/3. Nie znasz się! No w każdym razie, no mniej więcej tak to jest zwykle, nie? 1/3 u traderów jest i... No tak, 7. 1/3 w bazie, no, bo sobie, albo sobie buduje, albo siedzi w bazie, no i dupa, nie? O! Światło na tym, przeszukuje ktoś. Namiot, ty, albo to zombie. A, to zombie z czołówką. Kurde, te zombie. Panie, BK-18 znalazłem. Nie, że ja bekłem, tylko znalazłem. Pistol supresor. I ja do Colta pistol supresora znalazłem. I... aha, ale on redukuje nie tylko dźwięk, on redukuje też flasza tutaj. Jeszcze nawet błysk dupy, bo zawsze jest w nauce takie pojęcie, że błysk dupy się wyszczeliwuje, nie? Tak. O, cześć marihuana. O kurde, tak szybko ktoś pisze. Siema Larebu, marihuana Larebu, jeden team ultra graczy, z tego co pamiętam, chyba tak. Elo elo, 3-2-0, ale będziemy jechać dzisiaj, do 20:30, o 15, bo dzisiaj na nockę. O, robi się, o kurde, robi się jasno, a tu, co on ma latarkę w ręku? Nie, na czole, zombie latarka na czole. Nie, chciałbym się z tym zombie bić, bo mnie denerwują, będę musiał go zabić od tyłu. No nie, no kurde, na shifcie jak się skradasz, to usłyszą. Dobrze, że tu nie ma zmutowanych mutantów, tak jak na Endzone, nie? No. Łopa. Tak jak nie w Daisy, nie? Dobrze. Co? Dobrze, że tu nie ma tych mutantów, tak jak nie w Daisy, nie? Tak, dokładnie. Nie no, spoko są, spoko te zmutowane mutanty. Tylko tam są niezmutowane mutanty, tam są po prostu mutanty, nie? Tylko niezmutowane. Ja bym chciał właśnie zmutowane, tak. No, witaj Kuba, no, Kuba. My też spotykamy mutanty, czasem do nas strzelają. Tak. Jasne, że można dołączyć. Tutaj to jest serwer 00 Czernoruś, nie? Bez baz, bo my gramy teraz na serwerach tylko bez baz. Bo sami nie budujemy żadnych baz. No i przez to zajebiście, ale zajebisty serwer. Troszkę nie ma autorana, to prawda. No nie ma nic. Nie, no jest coś tutaj dodane. Jak widzisz, zajebisty tłumik, nie? Są rzeczy pododawane. O nie. A to zombie znowu z czołówką. Tutaj każde zombie ma czołówkę, chyba żeby widzieć, nie? Cześć Kondzio! Ty Kondzio, no fenomenalny, noc, Kondzio jest najlepszy. Bo co? Jak a tak. Jest noc, to zakładają. A tak, zakładają w nocy, no. Masz naboje 308? Tak się składa, że akurat te naboje nie mam, ale mam ten transmitter i będę sobie gadał. Hi, hello, hi. Dam sobie, może ktoś będzie gadał. Ten tłumik taki jest ambiwalentny, szczerze mówiąc. A może się przyda, bo... z takim zajebistym tłumikiem to nawet na blisko gość może nie ogarnąć, z której strony strzelam, nie? Stoletem. No, tak może być. No, to wbijaj Kuba, nie? Na Discordzie to my niestety tylko z Diegiem... snajpić takim pistoletem to już całkiem. No tak, to my tylko z Diegiem gadamy, ale... no, ten, będę mówił, gdzie jestem, nie? Teraz jestem w Starym Soborze i w grze się możemy spotkać, nie? W grze jak najbardziej. I będziemy sobie biegać i rodzin, i, no i ten... no i taka gra w rodzinę, nie? Zajebiście. Jak w Simsach. Ty Stary Sobor jesteś teraz? Tak, Stary Sobor, nie? Będziemy sobie pomagać, wszystko super, zajebiście będzie, nie? Kurde, jedzenie. Mam twoje chicken steaka. Robię twoją taktykę, czyli w kampie w baraku na Starym Soborze. O, mam nawet wątróbkę. Zajebiście, nie? No, niezłe. Niezłe? To on się modlił. O kurde! Czy jesteś normalny? Ja pierniczę, jakby mi tu wybuchł ten gaz dupy. Czekaj, muszę sobie ustawić na monitorze jasność.
Brightness, muszę sobie ten. Make aim point. Brightness, włącz. Dobra. Ale piękny las, jaki bujny. Bujny jest, nie? O. Bo tamten był właśnie niebujny. Normalnie. Aż pachnie drzewami. Tutaj właśnie ubujnili na tym serwerze. Zdecydowanie jest inaczej, ładniej. Dobra, wylałem wodę. Ty, a tu trzeba odkażać takie pierdoły? No, chyba tak. A, cholera. Ja wolę odkażać. No lepiej, no. To nie są tabletki, że idziesz do kupy. 7254. Do SVT magazynek znalazł. Do SVT. Dobra, jeszcze mam parę namiotów i... O nie, kurde, cholerne zombie. Aś, no, cholera. Zombie jest dużo. Akog. No ha, ale czołówka. O kurde, muszę uderzyć z tym shiftem, tak? To się z shiftem bije? No. Tak, no, miałeś rację. Uuu, panie. Dobra, mam pistolecik z tłumikiem, to może ich walnę z tłumikiem, wyjaśnię. Co? Albo nie trafiłem go w głowę. Nawet plecak niezły, ale nie. Ja, ale lunetkę mam. Lunetka, o nie. Ale walnęło. Małpi jad, ale to nie tutaj, nie? Dobra, nigdy tyłem do zagrożenia. O, zajebiście. O to nie, gdzie ty jesteś w ogóle? Co Boże, tu gdzie ty? Nieźle. MK3 granatę. Znalazłem granat. Produkuje jakieś tam ostre rzeczy i może cię powalić na nieprzytomnego. Biorę każdą pierdołę, a przecież tutaj nie ma kupców przy kampie. Okej, ten jest mocno uszkodzony, to będzie... A, to dupa, to go wywalam. A co brać, jakieś pierdoły, ten Vortex też jest do... A nie, bo on jest zmodowany, to on działa, o dziwo. No, o dziwo, maczetę gdzieś zgubiłem. Wiem, że gracz, ale tych zombie tutaj jest. Ja tu jestem na huntingowych, znaczy na tym placu zabaw, czy co to jest. Dobra, czaj bazę. O, mam coś dla ciebie. Sierp, sickle i R700 muzzle brake, recoil. I to mocno obniża recoil. To ci wezmę, bo ty lubisz znajdować te R7. Pododawać. Ty, tu była jeszcze jedna wieża, z tego co pamiętam. Tutaj jej nie ma. Albo to w modzie właśnie była, nie? No nie. Ja, kości mamuta tutaj są. Ktoś tutaj mamuta obrabiał. Ty, naprawdę dużo kości mamuta tutaj dodali. A, bo tu wykopki były. Urzone zombie. Ja tu jestem przy żółtym domu, takim wyższym. A, to od wioski idziesz. Przy stodoła. A, wiem gdzie. Tu trzeba wszystko podnosić. Nie wiadomo, co się przyda. Jedzie, przy stodole. Jakiś zabieg na przykład. O nie. Coś koło mnie przebiegło. O ja. To za psychopat. To co ty masz za kask specjalnej Petrowski? Jakie se ubrał te zboczone te. A masz jakieś... A nie, opaski nie masz, ale cię łatwo poznać. To Blaze'a masz? No, a patrz na to. Jaki gość, M16 A1. Ale nie mam naboi, A2. A2, o ja. To gorzej, to nie chcę. Ale ten, a patrz co ja mam. Widziałeś? No. Ty, czekaj, bo się coś się zacięło. A nie, czekaj. Ja Blaze'a z lunetą mi dałeś, świetnie. Tylko przydałby się 308. Ty co to tak stukasz? Ale grawery. Masz naboje albo magazynek do M-ki? Naboje do M-ki mam. Masz. Tylko tyle niestety, 5. Magazynek do M-ki nie mam. Mam do Mosina naboje też, ale no nie dam ci, póki ty mi nie znajdziesz. Mam naboje też .44 Magnums. Co ty mi to za tego muchomora wciskasz? Myślisz, że się na to nabiorę? Smacznego. Ty, ale to jest bezpieczne? Przecież to kanie. A kanie to jest... To, co to jest? Dobre? No. To dobre. Ja kojarzę z kania, ale to bardziej ciężarówka czy coś. A jeżeli dostaniesz syfilis? No nie gadaj, że syfilis. A to jest moja główna broń. I patrz, jaki zajebisty ten silencer, nie? Patrz, mogę ci dać na chwilę. Patrz, jak wygląda jak tego, Hitmana broń, nie? No. No. Ej, bo tutaj wpadnie pod ziemię. No to idziemy. Dobra, idziemy. Trzeba znaleźć 3-0... Ach, naboje, nie? Ty, no to co, idziemy na VMC? Czy kampimy? Ups. Trzeba iść chyba na VMC. To chyba pójdziemy, nie? Panato. Co to za śmieszne? Ja. Nie bierzesz tego? Po co, nie ma magazynka. Dobra, ja to biorę. To na szczęście tutaj będzie. Złoto, niewiele ci da. Jest mniej warte niż gówno. Małpy tylko gównem handlują. To ich jedyne. Tak. Walut. Dobra, to na VMC ja biegnę. Do szpitala najpierw. No kurde, co on mnie tak bije? Czemu on mnie dogania? Ale mnie otukuje. No bo masz staminę, a one nie przestają nigdy do nich. Nieźle, warto było spaghetti, czyli warto zabijać zombie. Mam dla ciebie rękawiczki jak coś? A ja mam, to nie. NBC respirator mam. Zombie mi tu gada. A to jest pielęgniarka zamieniona, widziałem. Weź no. Odejdź. No. Co? Ale mnie rozciął i nawet nogę mi uszkodziła. Już nie, stopa mi się załatała. Cholera, ostatni bandaż mam czy przedostatni? Ostatni bandaż. Ty, normalnie tutaj wynieśli sprzęt.
przed szpital. Już pobiegłeś na VM fucking C, nie? Nie, do tej domy. No Kondzio, nie mamy mapy. Nie mamy, nie. Tutaj na tym serwerze nie ma mapy, nie ma grup żadnych. To jest ta jak DayZ. No, wygląda na podstawce, na oficjalnych serwerach, nie? Hardkorowo. Nie, bo wiesz co, my już graliśmy tak dużo na tych serwerach takich, gdzie masz mapę, wszystko i robiliśmy squad wipe'y też troszeczkę w społeczności, cała społeczność DayZ w Polsce i też w Europie, bo na świecie to jeszcze nie, ale w Europie, no od razu nas wyrzucali z serwerów, nie? Bo jak tylko my wchodziliśmy, to od razu pół serwera wychodziło, bo już nas znali, że lecą squad wipe'y. No i ten... No i musieliśmy zmienić serwer na taki hardkorowy, nie? Żeby być w swoim naturalnym środowisku. No i właśnie tak to wygląda. Bez baz i bez niczego. Tak jak Kononowicz, serwer Kononowicza. Tutaj nie ma niczego. Nie no, są bronie, widzisz, jakieś lepsze, jakieś szmery, bajery, pompki, rowery. Dużo zombie jest. Ale bez baz to jest dla nas najważniejsze, żeby spotykać takich fajnych ludzi. Tak, musiałem wrócić do tego opóźnienia, no. A, tam mgła dupy bo spadła na strasznie się... Strasznie to chodziło. Na kabanino, no. O, mnie tu nie zabij, ja biegnę sobie polem. No to dobra, biegniemy na VM fucking C, nie? No. Powiedzmy, że ja mniej więcej też. Ale pododowali trawy. A, widzę cię. Ty masz jakiegoś długiego gana w ręce, nie? Glaze'a. No. Nie no, ale bardzo sobie chwalę ten serwer bez baz, ten obecny. Bo normalnie spotykam typów, na przykład spotkałem typów, gdzie ja miałem pistolecik. O, ten Colta miałem tego. Patrzę dwóch gości z opaskami na Starym Soborze. No i normalnie to oni by we mnie wlecieli jak widły w gnój, nie? Pod ostrzałem czy nie, to byłby dla nich jeden... No i ten, chuj. A tutaj oni się zatrzymali i patrzą na mnie, nie? I jest taka konsternacja. Bo boją się stracić, boją się utracić życie, nie? To się robi takie trochę bardziej realne. A tam to wiesz, każdy na siebie, na pełnej. A tutaj no kalkulują, tutaj kalkulujesz, nie? Czy w ogóle warto podjąć walkę? Ja gdybym widział gościa i miał taki pistolecik tutaj, to bym nie podjął walki. A na takich serwerach, gdzie wiesz, wszystko leży, no to bym wleciał w niego, a nóż się uda, nie? A tak masz coś takiego. Bo cześć Bucjan, witam serdecznie, cześć. No a co do opóźnienia, ja się staram właśnie tak, żeby rozsądnie z wami rozmawiać, tak jak zawsze ci mówię, Kondzio, to tak staram się do 30 minut, żeby było opóźnienie, nie? Żebyśmy mieli takie... Żebyśmy stworzyli pewną więź między sobą, nie? O kurde! Oddawaj! Biedaku! Ma. A ile znalazłeś? Jeden mi dał, żebym se strzelił w łeb. Ale ładuje, zobacz. Do dziur będę strzelał z dwóch tych. A znasz taki żart? Powiem ci, czekaj. Dwóch? Nie, Kuba, na tym serwerze nie ma mapy. Nie ma mapy, ani grup, ani nic nie ma. Ciebie no i te... Ciszyłeś, nie? No. Opowiem ci taki kawał, zobacz. Dwóch poławiaczy ryb. No. Gada ze sobą i jeden mówi drugiemu: wiesz czym się różni perła od kobiety? A ten mówi: no nie wiem. A ten mu mówi: oj chłopku, perłę da się nawlec z jednej jak i z drugiej strony. A ten mówi: no kobietę też się da nawlec teoretycznie z dwóch stron, nie? A on mówi: to nie kobieta, to perła. No ja, ty już to znasz. Za pierwszym razem wywołało większy. Wow. Tak, na live chciałeś to opowiedzieć. No tak, ale no... Nie, ale nawet mi się lepiej opowiadało za pierwszym razem, bo sam się z tego śmiałem, nie? Ale nie, no śmieszne. No Larebu właśnie staram się... A ty masz do tego beka? Ja jestem kulturalnym graczem. Ja nie beka, tylko... No nie mam naboi, bo to, no to kałachowe. Masz. Gdzie to jest? Ja zajebiście. To mam dwa okay. Takie... No. Czyli ty masz niebieski plecak. Jak będziesz zmieniał, to mów. Dobra, a ty masz biały hełm dla oddziałów specjalnych, nie? Haha, oddziałów specjalnych! Jesteś z oddziałów specjalnych. Ty, a patrz co ja mam. Ty, co kucni, to ty tam... Kucni. Dobra. Zamieszki policyjne, widzisz to? Gdzie? Ilu policjantów? Ty rzeczywiście, patrz. Ale ja widziałeś to? To idziemy tam, czekaj, nie? No, trzeba przejść chwilę. Czysty, zobaczę ile tu jest typa. Mówisz, że chwila, tak? Dobra. No ale to trzeba ich, wiesz, z noża tak z animacji zabić, nie? Po cichutku. A tak. Co robi knur w zamku? Nie wiem. Czy się osiedlił, czy co? Nie wiem. Dobra. Patrzcie! Zboczeniec! Patrzcie na nich! To ten zboczeniec. Dowódca stoi przy tym niebieskim, ma czapkę. Najwyższy stopni. Ty... Serio? Tak, rzeczywiście, jest. To najpierw dowódcę, bo wtedy nie będą wiedzieli, co robić, nie? Nie, no ja tu już po cichaczu. Ja też. Ale oddziały specjalne dupy. Ja biorę tego w lesie. No koźla, zobaczy mnie. O, no to teraz zrobiłeś. 5,56. Dowódca. O, dobra, to ci pomogę. Nie biegnie. Pomogę ci.
Nie, bo cię jeszcze pokuje. Wow, nie trafiłem go. Ty, ale dowódca niezły, nie? Ała! Dobra, poszło. O kurde, ja mam życie na czerwono, ty. Ale jaja. Muszę się kurować. Nie, że masz mnie oskurować, tylko wiesz. Ja! SSG. Nie chcę tego. Kurde, ja miałem siekierę, czemu ja jej nie używałem? No właśnie, żebyś ich tam... Szczerze mówiąc, wywalę to SSG, żeby nikt nie wziął. Do shotguna. A patrz, nawet to postawili. To... Ty, rzeczywiście. No wiadomo, żeby tutaj wypadku nie było. Dobra, ja się nim zajmę. A nie, muszę uważać. Ty, to jest więzień, widzisz to? Tak, więzień, widziałeś to? Ale jaja, ty. To on jest taki niebezpieczny, powiem ci. Ty, widziałeś? Jeszcze w życiu nie widziałem, od kiedy żyję, coś takiego. On powinien mieć pistolet przy sobie, nie? Jako jedyny. Prison break. Dostaw. Pelowni. O, paczka naboi. 9.19, taką jaką ja chcę. Dobra, wywalę to. Pierdoły. Ej, ja ten pistolet to już będę miał taki wygirowany. Znalazłem celownik chyba do niego. A nie, tutaj nie wchodzi. Szkoda. Dobra, no opanowaliśmy sytuację tutaj, nie? Mhm. A ogólnie to było coś takiego. A, no, ja miałem magazynek, ale wywaliłem. No, jak mam miejsce, to sobie zostawię. Jak mam Blaze'a i na kałachowe, to bez jaj. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam na VMC. Cześć, skitrany ziomuś. Witam serdecznie. Witaj, ziomuś. Ziomuś. Właśnie poszliśmy... Właśnie podjęliśmy interwencję i idziemy sobie, patrzymy, nagle policja rozbija się o drzewo i więzień ucieka, nie? No to zabiliśmy wszystkich, bo wszyscy nas atakowali. Ty, co jest? To ty tutaj grządki uprawiasz? Dobra, no to zbliżamy się, nie? Mam takie troszeczkę złe przeczucie jak coś. To jest? A tu ty. Kurde, monitor sobie muszę umyć, bo mam takie kropeczki. Dobra, ja wejdę od cieciówki. Brawo, przyjąłeś, nie? Przyjąłem. Dobra. No nie wiem, czy anti-aliasing sobie nie wyłączę, bo tak jak mi rozmazuje w środku pola, nie będę tego robił. Dobra, wchodzę do bunkra. Kupuję chwilki. Dam se jakiś post-processing, dam se na extrema. A ty w namysłowie, tak namyślowie... Mi znikła i w ogóle widzę tą całą pustoszkę. Genialnie. A ty w namyślowie... Z Buckiem mieszkasz? Tak dużo, że nie wiem, gdzie patrzę. Wyszło na jaw. Nie tylko w jednym mieście mieszkamy. Mieszkamy w jednym pokoju. Ja nie wiem nic, ja nic nie wiem. Muszę zjeść niestety kotleta. Chowam się do bunkra. Stick sobie zjem. Ty wchodziłeś od sieciówki tej betonowej, nie? Tak, ja jestem na razie w bunkrze troszeczkę na zewnątrz. Jeszcze nie wszedłem, zaraz wejdę. Muszę coś zjeść. Ja cię widzę cały czas. Mam cię w perymetrze. No to dobrze, bo ja to wbiję. No, nawet Bucek o tym nie wiedział. Co to było? A nie. Mam hełm, ale jakiś biedny. Komputer, ale zniszczony. O, a naboje do Colta. Mam tyle naboi do Colta. Oni na tych wieżyczkach, myślisz, że zlikwidowali lód? Chyba tak. Nie, chyba nie. Zobaczymy. No tu nie ma akurat. O, dodali jakieś hangary. Teraz zauważyłem. Ja, handguard. R700, jak znajdziesz, to ja chętnie wezmę. No ty suko. Zmieniłem kominiarkę na czarną. Mhm. Wziąłem do ręki Colta. Nie mam Blaze'a już w ręce. Mhm. Emeczki pamiętaj. Dobra, zdjąłem rękawiczki. Dobra, ubieram no, znowu. No. O, kur... Szały! To do mnie walił. Dobra, okej. Okay. To ty? A nie, dobra. Tutaj cię goni, nie? Kuźba, czekaj, te suki, ile tego gówna. A? Ja cię będę osłaniał z daleka. A no, nie zamknę. Była małpa. Dobra. No, miała automata, nie? Ja muszę uciekać. Ja jestem zamknięty w baraku i dupa. Nic z tym nie zrobię. Życie mam na czerwono, niech to szale. Siedź na dupie, może wejdzie tam, gdzie ty jest. Tak, bo on pewnie widział, jak wchodzisz do więzienia, nie? Myślisz, że widział? No pewnie tak. Może mnie wszystkie nie... zombie tu są. No, może mnie nie widział. Ty masz dalej ten swój niebieski plecak, nie? Tak, no. Latają tu jakieś trawy, a ja mam alergię. Zombie nadal jest zdenerwowany jak coś, nie? Gniewa się na ciebie dalej. Ciekawe, czy będziecie szturmowo. Ktoś broń zmienia tutaj chyba. Ktoś lockpikuje. Ja się zalockpikowałem. No dobra. Ja spróbuję przez... szparę w drzwiach tutaj zobaczyć. Chyba biegają jak posrane. Ale biegają tutaj, kurde, masakra. To ty coś pukłeś? Nie. O, tak zobaczył zombie. Kogoś zobaczył zombie. To ten typ mi tu biegł. Do środka? No. Dobra. Chyba tak, albo biega tu obok. Dobra. Ja jestem na dole w więzieniu. Dobra. Tak, biega. Ale w środku czy na zewnątrz? W środku. Tylko tam obok, nie? Bo dodali, że można wejść. Dobra. Gdzieś tu biega. A, tutaj można wejść obok, rzeczywiście. Jak zombie kogoś goni, to już jego, bo mnie przestały. No, i... no gdzie on wlazł? Chyba też się tu gdzieś zamknął. Kuźwa, no. Ale gdzie on się? Chyba w pokoju na dole. Chyba się coś oddalił, bo zombie ucichło. Zombie do mnie trochę pobiegło. Może otworzy drzwi od pokoju? Mam nadzieję, że on jest u ciebie właśnie, ale drzwi otwarte, a ty nie otwierałeś, nie? Wejściowe do więzienia są otwarte. No były otworzone cały czas. A, no to nie wiem, czy on tam wbiegł do ciebie, ale tam zombie było, to raczej do ciebie wbiegł. Nie tutaj. A ten obok?
Zamknięte drzwi? Zamknięte drzwi, no. No to tam jest, bo były tam otworzone. A tam jest? To czemu zombie do ciebie tak pobiegły? Nie wiem, że biegał tu. Nie wiem. Ja tu przez okno. No nie wyskoczy. No nie wiem, gdzie ten gość. O, to ty zamkłeś metal? To ja, no dużo zombie zamknąłem, ale nie wszystkie. Próbuję je pozabijać może. Nie wiem, gdzie ten typ jest. Gdzie on jest? A, widzę cię, ty jesteś na kontenerze. Zabijam zombie. A patrz na mnie, jak popatrzysz w drzwi, to mnie będziesz widział. A to ty, dobra, spoko, ja myślałem, że on tam jest właśnie. Dobra, ja strzelam, więc może to go skusi, żeby się wystawił łeb. O nie, spadłem prawie. O kurwa. Wszystkie zombie zabite, takie, które biegają. No i ja nie wiem, gdzie on jest, kurde. Spróbuję podejść go. Zobacz, ja mam czerwone życie. W tym pomieszczeniu obok nie widzę typa. Hej, siema Krystofarian, witam najserdeczniej, jak to możliwe. Siema Daisy z Gangstery, pozdro. Ja jestem w więzieniu na górze. Dobra, ja wchodzę do więzienia, do tego drugiego pokoju. Wow, czekał na mnie. A, on miał automat jak Colta, kuźba, 7 pocisków. Nie trafiłem, no zginąłem, nie? No. Full gear. Szkoda, że nie trafiłem z Blaze'a, bo się schowałem. Kuźba, mać. Czekał cały czas w tym drugim pokoju przy ścianie, nie? Full gear z automatem. Dałem mu się, nie? Żebyś mógł teraz go zabić. No, ale martwych ludzi. O, Larebu. Ogólnie to miałbyś z T-Mobile 90 megabitów na sekundę, albo z Play'a 80 megabitów na sekundę. Oba są w przystępnej cenie. Ja właśnie dostałem kulkę na Takistan gram teraz. Cygarę. Pauza, cygaretn i wracam na Takistan, walczę. Vendetta, zemsta, tak? Ja z tym internetem, no to właśnie oni nie chcą mi podłączyć tutaj internetu. To jest najlepsze, co mogę mieć na tej linii jakiejś słabej, tam w pał, coś tam. Gość był ostatnio serwisant, to mi mówił właśnie. Bo ja mu mówię, no czy dałoby radę, żeby pan mi pociągnął... Te kasznąłem wtedy. No i ten kabel, ten światłogody, nie? No i on mówi, że tutaj nie da się, no, że na tą chwilę nie ma w planach Orange, żeby ciągnąć tutaj światłogody, nie? No bo tak to by nie było problemu, tak to by było zajebiście, nie? Ale spróbuję na mobilnym internecie następnym razem, bo na mobilnym udawało mi się więcej wyciągać nawet. Tylko że lipa, jak ktoś zadzwoni do mnie czy coś, to mnie rozłącza, jakieś pierdoły. Ty, to... Ktoś tu zamknął zombie chyba. O nie, ktoś tu się bije. Hi man, hi, friendly. Hi, save me, save me. Okej. You saved yourself. Yeah, man, do you have bother that? No, I have only glow stick. I can stick this in my... We need water for... Oh my god, yes, great. We need water. Maybe by hands, no by hands. So we will find water. Yeah, water. I will be your... Machine gunner here. Yeah. Ale to te z T-Mobile i z Play'a to nie światłogód, normalnie ci pójdzie. No nie wiem, no niby tutaj na moim złączu to jest maksymalne, absolutnie maksymalnie 20 pobierania, co może być, a nawet mniej. A wysyłania, no niestety 2-3. I tak mam, 2-3 wysyłania. 2-3 megabity, nie? No bo tutaj nie ma właśnie światłogodów i to jest najgorsze. To jest stara tylko linia telefoniczna, nie chcą pociągnąć. I to już pytałem właśnie, wielu pytałem, czy to w końcu pociągnął. A większość się rozłączała, a jak ktoś się nie rozłączył, to chodziło mu o coś innego, a później się rozłączył. O, świetnie, potnę to, ale nie mam czym, to wezmę. No i co ty tam, żyjesz jeszcze? Nie. To? No nie żyję. Zginąłeś? No. Bieg do ciebie. Zgadza się. Ja jestem mam 3 km do Enektpor 3 Abock i 5 km do Sonheichbin. No. Czyli jestem, nie wiem, gdzie, w Solniczkach? Kamyszowo, o. To ty tam jesz. Ja chicken feathers, a po co mi to? Ale izolację będę miał lepiej. Ty właśnie, ja wezmę hełm motocyklowy, bo gość znalazł taki motocykl jak ty. Jest przy policji w Kamyszowo, normalnie stoi przy policji, nie? I musimy wodę znaleźć dla niego. Tylko wody brakuje. Ktoś mi tu biegnie. Tam... Hi man, I found this. What? No, I don't... No i tutaj z gościem to znaleźliśmy, nie? Kurde, tych zombie. Ale mnie otukuje. Podbródek. Kurde. Let's go, man, let's go! I have this, so only water. Let's go to find... Pod rynku sobie obczaj tego Play'a i T-Mobile'a. No obczaję właśnie, zobaczę. To raczej powinno być tylko no byś musiał dostawcę zmienić jak masz, a to zaś problem z umową. No właśnie, a tutaj też telewizja. O ty, widziałem kogoś. Zastanowię się. Jeszcze spróbuję też w międzyczasie na mobilnym internecie. Chociaż jakość jest naprawdę dobra. Tutaj jest jakość, na moim streamie staram się utrzymać jakość między Full HD a 4K. To się jakoś nazywa tam Ultra HD czy coś takiego. Sami widzicie, nie? W miarę jest dobrze, co nie? Może to nie jest Ultra HD, ale no na pewno luzem HD, nie? Na telewizorze można. Co się cieszysz? A nic. Co? Za,
Nic, nic. He is still... A co wy tam znaleźliście? Someone steal our bike. Ktoś ukradł nam ty. No wiem, ja już sobie jadę. Gdzie jesteś? Bo już wyjechałem za Kamyszowo. Tą drogą tam do lasu, tak? Nie, główną. Główną? To wzdłuż wybrzeża. Ten typ ma gana? Nie, nie ma nic, nie. No to podjadę pod ciebie. To dobra. Ale ty jesteś... jesteś? O, jeszcze jest kolejny przy studni, pije wodę. Yes, yes, gdzie someone jesteś? Stole our bike. Koło policji. Ale... A ty co, na torach jesteś? Gdzie ty jesteś? Ulicą jadę główną w Kamyszową. No dobra, to ja idę. Typ do mnie celował. O, no, wali, wali, wali. Kurwa, idę ci pomóc. Nie, hi! Kto? Gdzie ty jesteś w tym motorcyklu? No zginąłem, zabił mnie. No wiem, ale właśnie teraz chcę go wziąć. Skacz! Uźwa, zombie mnie zabiją. Ale miałem krótkie życie, ale pełne akcji. Nie bijcie mnie. 20 zombie mnie goni. Ja pierdolę. Rozcięły mnie. Ale zombie. Długo nie pożyję. A, jednak przeżyję. To muszę jakoś przeczekać te zombie. A jest typ naprzeciwko mnie. Bije zombie. Gdzie on cię zastrzelił, że ten motor jest? Gdzieś zjechałeś pewnie. Głównej ulicy mnie zabił. A jest, widzę cię, no. Widzę. Wjeżdżam. Jadę. Jak to się odpala? Którym to się odpala? No myszką. Jak to? Dobra. On powinien być odpalony. Jadę. Kuźwa, mam trzeci bieg. Jak tu się biegi zmienia? Bo goś mnie zastrzeli zaraz. No, nie wiem. Page up, page down? Chyba. Tak, tak, masz rację, no. O nie, zredukowałem. Spalę silnik. Dobra, jadę. Uciekłem gościowi. Ale jaja, ty, jadę wybrzeżem. Zajebiście, jadę. Fuel na low, a gdzieś będę musiał stanąć. Na trójeczce, 40 na godzinę. No dobra, a gdzie ty się zrespiłeś? Czekaj chwilę, nie wiem, zabijam się. Bo ja jadę tak bardziej na czerno, nie? Bo tam tak mi wypadło. No, no i tu... Ale zajebiście, ty. Światełka nawet mam. Ale on zasuwa, panie, 64. Ty, zaraz walnę w coś. O nie, kurczak leżał, co to jest? Ty, broń leży normalnie. Wysiadam. Broń leży i kurczak martwy. Zastrzelił się. No. Patrz, maska. Nie, to nie kurczak, to maska plagowa. I kamień. Ale mi ktoś ukradnie tutaj. Potrafią zabrać ci w sekundę. Ja muszę coś zjeść. Do tego wody szukaliście? No nie wiem, gość mówił, że wody nie ma. Gość mi tak mówił, nie? O, że na shifcie będę szybciej jechał. No, no właśnie. Bałem się o silnik, ale nie, no jest dobrze. My na M-Zone mamy terenówę, co jedzie 150. A, psie, 150. No, my jechali 130 wczoraj. A, no tak, z górki. 135. No tak. Patrz, no to dobra, to co? Gdzie do ciebie jechać? Do ciebie? Na zachód. No nie do końca czaję bazę, w sensie na południe, tak? No. Ja jadę do Elektrozawodzka będę wjeżdżał teraz. No to jest, jedź, jedź, no. Tylko, że ja się trochę boję, nie? Trochę się cykam. O, ale redukcja, ty, odcina. Jak Shin będę jechał. Ale się przepieprzę przez ten Elektrozawodsk. A masz wokół siebie jakieś punkty turystyczne, charakterystyczne? Nie. Koleje. A, no to dobrze, ja jadę. Mam tu silosy takie i kościół, jestem obok kościoła, nie? Na wzgórzu. Mhm. O, ja widzę pomnik żołnierzy. No to już wiesz, gdzie jest. No to czyli czerno, nie? No. Dobra, to ja jeszcze... To ja jadę po prostu główną przez elektro. Jadę do czerno. Albo ty... Ja pojadę... Torami. Co ty na to? A jak chcesz? Ja jak coś torami jadę, bo to będzie bezpieczniej niż drogą. O ile mi tutaj się nie zepsują opony przez to. Dobra, ja jadę torem. Ale mam zbieżność źle ustawioną, musimy gdzieś podjechać. Ale zasuwam jak kolejką, ty. Tylko muszę, jak ty się pipczy? Nie mogę pipkać. O kurwa. Rozbiłem się. Nie, torami jednak troszkę lipa, powiem ci. Rozbiłem się o tor, ale działa jeszcze. Ty, ale ty jedziesz na zachód, na koniec mapy. No, ja nie, no ja jestem w elektro, to jadąc na zachód, to do czerno pojadę, nie? Tak mi się wydaje. O, Elektrozawodsk, jestem na stacji kolejowej, elektro. Tego, co grałem w armę, to tak to rozumiem. Nie, trzeba uważać, można się rozbić o te... O kurde. Muszą mi przełożyć te trakcje, nie?
Żebym nie wjechał na zły tor. I widzisz, jak ja zasuwam tą kolejką? Jedzie po ciebie! Dobra, wyjadę to. Dobra, mówisz trzy pomniki. No to ja zaraz będę tam. Ale szusuję. Przede wszystkim nie chcę się rozbić. To jest mój jakby cel priorytetowy. Ja, jak w Minecraftcie na kolejce. Lepiej. Czekaj, bo ja muszę sobie policzyć, że ja mam obok jeszcze stanowisko dla strzelca MG42, ale to z prawej strony chyba, tak? Z prawej, no. A tu jest droga. Mam jakiś mostek, mijam teraz. Ja tu jestem na samym początku, nie? Gdzie są te budowy, jakieś dźwigi i te inne gówno. Dźwigi, dobra. Czyli na samym początku od mojej strony. No. Tutaj co jest ta studnia, nie? Te kilka domów i studnia. Właśnie widzę dwóch. A, wiem gdzie, wiem gdzie. Dobra. Ja już tam jestem praktycznie. Wypatruj mnie o wschodzie, patrząc na wschód, nie? Czyli pod słońce. Nie wiem, tylko żeby ci oczy nie wypaliło, za długo nie patrz, nie? Zapójdź. Ale nie wiadomo, czy to woda, czy masturbacja, czy słońce, nie? O nie, silnik przepalę. Ja myślałem, że pociąg jedzie, ale on stoi. Jestem na moście tutaj. A ty co, przy studni, tak? Tak. Dobra, no to ja już jestem. Tak, bo w zaporę przeciwczołgową wjechałem. No prawie. Motorem w zaporę. Dobra, czekaj przy studni, bo ja już jestem koło. Tak, to było tu czy tam? Siadaj, kolego! No gdzie ty jesteś? W Europie. To ty? Daj mi jedzenie. Ty masz jedzenie, bo mi ząbek zniszczył. Miałem owoca i już nie mam. Ząbek ci zniszczył? Ząbiak. A, ząbiak. Bruszka, zębuszka. Ja prowadzę, zapomnij. Jak uszkodził. Tak. Ty, nie mam w ogóle jedzenia jak coś. Musimy jechać gdzieś, coś znaleźć. Nie wiem, czy go odpalisz. Dam ci poprowadzić, ale nie teraz. Musimy zatankować, ale jedzenie, to wsiadaj. Zniszczyłeś świecę. A to się, co, to się świeci coś? No dobra. Nieważne, ja świateł nie potrzebuję. Jest jasno, co ty mi gadasz o jakiejś świecy? Przecież jest dzień. No, dobra. Z trójeczki się startuje, nie? No. To kieruj mnie, jesteś nawigatorem, ty. Masz nawet hełm. Ja, prawo? Prawo czy no. Lewo, dobra. Nice, komat, swaj. Może na shifcie nie będę jechał, bo tam silnik mi się pokazywał. No, na shifcie to jeszcze gorzej. Ale go piłuję. Nie ma kolejnego biegu. A napiłeś się wody? Napiłem. No. Musisz jechać do tych bloków, co tam są. Na prawo, tak? No. Dobra, czaję. To ty patrz na mapę, nie? No, aha, musimy mapę, zatankować. Tutaj jest tank 4, dobra, tutaj jest tank 4, to zjeżdżam. A masz jakiś pojemnik na benzyn? Nie mam. A tu nie da się bajkę wsadzić? Nie, jedź do tych bloków, bo tam może być pojemniki, mogą być. Dobra. Tutaj musisz jechać. Dobra. A nie. Jak tu się kierunek włącza? Nie ma. Nie da się. Palił się. Kurde, żeby z dna baku nie zassało mułu, nie? Jak będzie już pusty bak. Bo to ino raz, jak pompa, nie? Bo to właśnie pompa, ale paliwa. O, widzisz tutaj. Dobra, wysadź mnie, stój, halt! Ty wiesz, że to ma te? Wiesz, że to ma ABS-y? Mi się pokazyło, jak zahamowałem. Ikonka mi się świeciła. Pana to. Ty, no nie gadaj, auto masz?
Zajebiście, no. Ty! O, i czekaj. Tutaj trzeba mieć wodę, bo nie ma wody, widzisz? Trudno, ale trochę pojedziesz, nie? Wyciągnę z niego świecę, żeby nikt nie wziął. A tak. Nie no, nie mogę zajechać silnika pajaka, nówka sztuka, nieśmigany. Nie no, rzeczywiście, ty, nawet prawie ma wszystkie drzwi. Dobra. Ja zaparkuję w garażu, czekaj. Otwórz mi garaż. Jest, słuchaj. Dobra. Wjeżdżaj, ale powoli. O nie, czekaj, pomyliły mi się kierunki. Steczny w motorze, widzisz? Tak, bo nie mogę trafić. Uźwatałek z dziewczyną. Oj, dobra, jest. Pyk, ale posz. Pyk do garażu. Gaźnik strzela. Gaźnik strzela. Gaźnik mu strzela. Ty no GTA, robimy GTA, gramy, nie? No. GTA San Andreas. Ty, Alt F4 kierunkowskaz, jak coś tutaj napisał ktoś. Ty no to zajebiście, bo Alt to się rozglądasz, nie? I pewnie kierunek F4, F1, pewnie kierunek. Pana to. Ja do tira, zajebiście. Może to do tego samochodu będzie miał podwójnie konie, będę musiał liczyć. Aha. No dobra, w każdym razie jedzenie potrzebujemy? Kurde, czego my nie potrzebujemy? To bym ci powiedział. Tu gówno będzie. Nie wiem, może w samochodach, wiesz. O, była w Pepsi. O, no to zawsze coś. No w garażach to my jedzenia nie znajdziemy. No, ale pojemnik można znaleźć. Aha, no to dobra, to przeszukam te na górze. A to ważniejsze niż... niż jedzenie. Weź sprawdź, czy działa, bo na Enzon działa. Mam hakso. Cześć Marcin, witam serdecznie Marcin. No, zabijamy, jedziemy ich lekko. Ostro ich jedziemy, oj ostro. Znaleźliśmy te... motor... Mam pojemniczek. Szturm Gefia. O, mam zajebiście. Ale zatankuję. Masz pojemnik, zajebiście, to idę już, idę. I to przeszukamy patrzę. Jeszcze. Ja, zajebiście, to na wodę i się nachlejemy i jednocześnie zatankujemy. A, tu jest kolejny, bierz go. Biorę. O, tu są spodnie. O, ja już go wziąłem jakby co. Mam obydwa. Dwa? Dobra. Zatankujemy na full. Ale nie wiem. No nie, więcej nie. To wiesz, od przepychu to i świnia głodna, nie? A tu ukradli. Ukradziony. Lej. Lej jak to ja. Weź mi tu pośleć zapalniczką, że nie widzę. Nie mam właśnie. Ale lej. Ale samochodzi. Ty, SS nawet, nie, jest napisane haha. Haha i. Ty, ale co ty tam lejesz? Przy tam jest woda pewnie. Benzyna. Aha. Jeden na paliwo, drugi na wodę. Kurde, to dobra, to możesz poprowadzić, daję ci za twoje wkład w naszą drużynę. Weź to schowaj do wołu, jak masz miejsce. No, coś się znajdzie chyba. To, ale to ma pojemności. Gówno dało tej benzyny, no ale nie będzie. Ale dobrze. Podjedziemy na stację. No, spoko. Ale nie, no najpierw musimy jedzenie znaleźć. Jak tu się wchodzi? Chyba nie mogę, bo tutaj jest za mało miejsca. Musisz wyjechać. No nie, dałem mu na chwilę, tylko nie zarysuj lakieru. Ciałaj. Ale jaja. Dobra, ja operuję. Ale zajebiście. Ty nawet lepiej się... Uważaj. Lepiej się jedzie niż prowadzi. Kurde, teraz z głodu padniemy. Ale wiatr we włosach, nie dałeś mi hełmu. Uważaj! Nie dałeś mi hełmu. A kurde! Ach! Mucha. Mucha! Do oka mi wpadła. Pogódź, ma typ tam był. Dobra, ja mam broń jak coś. Jeden nabój. Może nie będziesz strzelał. To weź się z kitra, ja go zabiję. Może on chciał nam zatankować. Obsługa, no tak. Ty, to weź mnie wypuść, bo on nas zabije. Dobra, wychodzę. Oddziały szturmowe. Biegnę. On był za nami. No przed nami też, widziałeś? Nie, przed nami no, nie. No przed nami typ normalnie biegł. Co, ty nie widziałeś? Ja na niego nie. Właśnie wysiadłem. Na CPN-ie też był. No to dobra, to co robimy? Dowódca. Zabij tego na CPN. A, dobra, tutaj jest, dobra. To wracamy do CPN-u. O, widziałeś? A nie, widziałem, tam biegł. Widziałem, bo tamten pobiegł. A ja zatankuję za ten czas. Dobra. Ja go tutaj, sprawdź te kierunki, oj Bucjan. Ja go tutaj ten ogarnę, będę odpędzał, nie? Jak muchę. Gdzie on jest? Gdzie ten chlor? Dobra, tankuj, ja go odpędzę. Uźwa, ja już naprawdę jestem w stanie agonalnym. Muszę się napić tej benzyny. Nie, dobrze, no. No fatalnie jest. To świnia, małpa. O, co? Trzeba by nawet troszeczkę upolować może jakąś właśnie małpę. Trzeba by go dorwać, choćby jest... Jest bambikiem, ale może coś ma do jedzenia. Albo jego się opierto. No, jego się zje. No, nabije na patyk w dupę. No i zrobi się na ryszt. Serwojada. Kuźwa, mi też już się chce jeść. No mi jeść i pić. Musimy pojechać tam, gdzie ten pomnik, bo tam są te zwykłe domy, nie? No dobra, ale ja muszę pić, to też masz coś do picia? Nie, kuźwa. Ale tam jest studnia niedaleko. Dobra, to lecimy, bo ja już... Życie mi ucieka ostro. I picie, i jedzenie, nie? Marcin Rudawski, 20 zł. Marcin Rudawski. Dziękuję z całego serca, Marcinie. Tym samym stajesz się głównym moim sugar, nie sugar, głównym moim sponsorem.
Tym samym wyprzedzasz nawet Bika. On miał pseudonim Big Dick, a ty stajesz się moim głównym sponsorem. No gdzie on jest? Dziękuję bardzo, Marcinie, bardzo dziękuję. Wspaniała sprawa. Studnia jest tam wyżej. No właśnie, z tego co pamiętam, tam koło baru, nie? No. Gdzieś tam, no. O kurde, przez tą wodę cholerną. Ja nie mam do desantu tych butów. Ty, ktoś tu wsiada na motor, to ty, nie? Ja jadę, no. Dobra, to ja biegnę do studni, bo ja zaraz siebie krwawię i przez to, że nie mam co pić, nie? Żebyś mnie nie przejechał. Siadaj na tył, podwiozę cię. Gdzie po przejściu dla pieszych? To jest. Siadaj byle gdzie, nawet na tył. Dobra, nie wiem jak tu wsiąść. No na tył siadaj, na tylne siedzenie. Da się tak? Nie wiem, nie da się. Nie. O nie, mamy towarzystwo. Przysięgam. Goni cię zombie, dobrze ciebie. Przysięgam, kurcze pieczone. Możesz przeklinać, Kondzio, nie musisz się kryć. Nie, że kurcze pieczone czy coś, normalnie, nie? Przysięgam, kurcze pieczone. Następnym razem wysyłam 100 zł, każdy donate po 1 złotówkę i ta muzyczka będzie lecieć przez pół godziny. Właśnie nie, no bałem się właśnie o to, no. No bo ktoś może wysyłać właśnie po złotówce, nie? 20 razy. Nie, no ale wtedy musiałbym to wyłączyć, nie? Bo to nie da się żyć, nie? Nie, no miałem już to dawno zmienić tą muzykę. Bo to jest... ja jestem autorem tej muzyki, to ja śpiewam. Trochę obciachowa sprawa. No. Cały album można znaleźć na tym kanale, jak się wpisze frycek.pl album. Nawet w YouTube jak się wpisze. To album rap. I cały... O nie. Kotak. A dobra. No to ja. I co to jest? Szprot? O. Ale ja... No dobra, to daj mi tego szprota. Koniec. No a co? No nie maj. Nawet pół rybki. O nie, ty patrz kogo tu mamy. Dostałeś półości. Ej no, sytuacja jest naprawdę tragiczna. A mówiłeś gdzie jest ta studnia? Ja zapomniałem. Matko boska. A gdzie mówiłeś jest ta studnia? Bo ja zapomniałem, cholera. Tu koło mnie. A gdzie jesteś ty? No na górze, z tyłu. Aha, studnia to już coś kojarzę. No i gdzie ona jest? Pójdź, wam je zabiją te zombiaki. Trzeba pozabijać te zombie. Tak, ja zabiję je. Może będą coś miały do jedzenia właśnie. Tym sledgehammerem to padają prawie tak jak mieczem. Marcin Rudawski do IT. Rowerek mówi papa, znaczy motorek. Ty, ukradli nam motor? Nie. No. O nie, bije mnie ktoś. Ty, oddawaj tą kolę. To moja kola, z mojego zombiaka. Z mojego zombiaka. Ziemniak. Na ziemniaka. Nie, dzięki. Masz tą kolę. Dzięki. No dobra, idę do studni. Mi się wydaje, że tutaj wyżej jest studnia. Już wiem, gdzie, z pamięci. Znalazłem butelkę wody, ale ta woda na pewno jest zakażona. Ty nawet. A czy możesz spróbuj, czy jest zakażona. Znajdziemy ci leki, jak ktoś, nie? Tak, jasne. Jedzenie nie idzie znaleźć, a leki chce znaleźć. Tym sledgehammerem jest fenomenalnie, te zombie się zabija. One padają jak trawa pod końskim kopytem, nie? Dobra, chyba wiem, gdzie jest studnia. Koło do bicycle. Jakie cycle? Co? Bicycle. Nie, jednak nie wiem. Gdzie jest? Kurde. Nie no jak to może tutaj nie być? Przecież ja to znam na pamięć Czernoruś. Ona dziś tu jest. Jest, mam, no. Mój mózg mnie jeszcze nigdy nie zawiódł. Znalazłem IJ-a. Ja zajebiście. 6 nabojami w magazynie. Jak coś to... Jak coś to przyjdź pod studnię, bo ja mam coś dla ciebie. Ja będę pół godziny pił. Chyba, ale jedzenie i tak by trzeba było znać. Ty, no patrzę sobie w szyję, ale jaja. Do środka, w żołądka. Bydła nie ma, jeleni nie ma, bo wszystko zabijają. Tak, bo takiego jednego jelenia upolujesz i jesteś ustawiony już do końca życia, nie? No. A ty byłeś na tym borowaniu? Co? Na kanałowym byłeś, czy kiedy co masz iść? Dzisiaj. Byłem. Normalnie mówisz? No, a co mam nie mówić? Wiesz, no. Piłem przed chwilą, to mówię. Mnie w kanałowym 2 tygodnie tyłek bolał. No, widzisz, bo ja miałem kanałowe zęby, a nie dupy. Kanałowe. Mam coś dla ciebie, jak coś. No. Idę do baru. Naklać się. Kurde bieda, ale przez to jak jesteś bogaty, to wiesz, że jesteś bogaty. O, chipsy. No, dokładnie. Super. Chipsy tutaj mają chyba strasznie mało kalorii, bo strasznie szybko się to je. Albo właśnie nie. Po prostu się szybko je. Połowa to powietrze. No właśnie, ale to zombie, ten sledgehammer mój zajebisty na zombie. To będę wszystkie zabijał. No ja tu sobie lutuję dalej. Kondzio XD. No ja też. Ten... Ale ty pamiętasz, gdzie zostawiliśmy nasz Sturmgewehr, nie? No. No to dobrze. O, mam tu coś. Czerwona opaska. To ja. Ty. No dobra, no którą wolisz? Czerwoną, ja wiem, nie? Tą, co mam, lepiej widać. No. Nie, to dla ciebie lepiej, bo to jak mnie zabijesz... Znaczy w równym pojedynku to nie ma szans, ale... Jak przypadkiem gdzieś mnie zobaczysz. Kurde, jestem w sklepie, w którym jeszcze nic nigdy nie znalazłem. Te chipsy mają, te lejsy mają 540 kalorii. Czy to dużo, czy to mało, oceń sam, nie? A ja właśnie jem paluszki słone. Zombiak, nie?
O nie, weszło mi w ścianę. Dobra, wziąłem ze ściany. A mam dla ciebie coś, dwie rzeczy. Ty już wracasz po Passata? Nie. Czyli posunąłeś się naprzód, tak? No jestem tu przy blokach. Aha. O, słyszę jak tam biegnie. Co? To... Jak cię zobaczy. Co? Pójdź wyduchę. A tutaj jest. No, ale mnie bije, ale mnie otukuje. To kobieta. O, mam dla ciebie coś jedzenia. Gdzie ty jesteś? Ja tu muszę. No za tobą w śmietnikach grzebię. No tak, tak myślałem, masz to. I masz te dwa. Spokojnie. Za tobą śmietnika grzebie. Mogłem się domyśleć. My nie musimy mieć mapy ani tych znaczników, bo po prostu szukam cię na najbliższym wysypisku. Śmieci i cię znajduję. No. Ty patrz, ale się na ciebie uwzięły. O, uważaj, uważaj. Bo ja cię uderzę. Znaczy z tą piłą, co ty to? Zawsze pijesz i palisz. Ja! Widziałeś to? Da się już opróżnić butelkę. Bez spalenia i wcześniej trzeba było na ognisko dać, do ogniska. No dobra. O kurwa, czekaj, baniak gdzieś zostawiłem. No dobra, a gdzie jest nasz Passat? A ty masz ten baniak przy sobie? Ja mam, tak, na fuel. Daj go. Trzeba wodę do niego nalać. Wodę do chłodnicy, tak? No. No dobra, bo ja potrzebuję, ja sobie wodę do butelki naleję jeszcze, do picia. No, a ja do samochodu potrzebuję. O, ale mi się chciało. No i gdzie tu jechać, żeby jedzenie znaleźć? Nie wiem. No nie wiem, no przed siebie, czy na północ. Trzeba byłoby łowić, ale to trzeba mieć haczyk. No znajdziemy coś. Albo kości. No właśnie. Ty, no żadnego typa nie zabiliśmy, nie? Nie ma tak. Coś. Tak, znaczy zawsze jest, wiesz, w każdym planie jest jakiś haczyk, nie? Biję go tym, ale zajebisty ten sledgehammer, nie? Ubiorę sobie berecik na głowę. Taki Eminema. My na endzonach pijemy z kanistra. O, na endzonach można normalnie chlać kanistrę. Bez odkażania. No, gdzie was studnie? A, no to ci... Aj, widzę, że w Daisy to ty. Chodź tutaj za mną. Tutaj. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. No brak ci doświadczenia. No, co ty? Tutaj o. Ja cię będę osłaniał. Ale co jest? Pigo. O, ale mnie uderzył. Osłaniam cię. No patrz, jak dostała. Widzisz, jak to się robi? 32, mam 63, dobra. Ja cię będę osłaniał. A masz naboje może do shotguna? Nie mam żadnych. No. Tutaj zostawiłeś jak coś jerkena. Chcesz jedzenie? No, bo nie mam żadnego. A ty masz? Golonkę. To może być. Ej, no co jest? Ty napełniasz tego wodę, a ja ci daję jedzenie. To jest ludzka stanowia, nie? Ty! Nie, daj sobie sam, bo to dużo. Długo czasu. Ale dobre. To idziemy do Passata, nie? Gdzie go schowałeś? Pewnie gdzieś w krzaku. Ja się zajmę tym zombie. Kurde, zawsze nie trafię. Ty! Leci coś! Dobra. Ten baniak sobie schowaj, bo ja nie mam miejsca. Dobra. Pod śmietnikiem, ty, no tak. Gdzie mu to zostawić? Śmietniki na całej mapie to jest twoje te działanie. Ty, nie mogę wsiąść chyba. Zniszczyłeś całkowicie. Ty by ją zniszczyłeś, już była zniszczona, wsiadaj. Masz rację. Jedziemy ku przygodzie. Dobra, prowadź, nas nie zabij, a ja ze dwóch na minutę. Dobra? No. O. Dobra, jestem. Już idę. O, już siadam. Gdzie nas, o Boże, gdzie nas zaprowadziłeś? Jesteśmy na miejscu. Śmietniska. Ty, no przecież my tu byliśmy. Po kiego my tu przyjechaliśmy? Zamiast do Tisów. Aha, taki miałeś plan złodziejski. Żeby mój motor mi zostawić. Właśnie, dlaczego ty aż tyle prowadzisz? No ale dobra. Wywal mi tu banie. Możesz jechać do Tisów. O! Ja pierdolę. Dobra, mogę podnieść.
No ty tak lejesz tego. No żeby jej nie powylewać. Nie? O, ale fajne na tapetkę by było. No, patrz jakie chłodzenie zaawansowane. Maski nie ma. Chłodzi go. Jak patrzę tą głową. Ruszę. Jak robot, ty, jak Terminator. O, już. No i dobra, to ja jadę za tobą. Kurde, coś mi się zbugowało. Nie pokazuje mi się HD. Co jest? Ty, ale gdzie jedziemy, bo nie wiem. No nie, no na północ, nie? Mogilewka? Nie wiem. No to Mogilewka może być, no. Bo słabo musimy... z tym jedzeniem, nie? Tak, musimy coś znaleźć. Całą Mogilewkę zlutujemy, no. Konwój dupy. On wuj. Takiego wuja. Dobra, czekaj, bo ja tu jestem nie taki szybki jak ty. O nie! Śmieci! Wolne śmieci! Jak komu stawiać? Nie żyje. W kartony, ty! O, ale walnąłem. Czemu się w głowie to zakręciło? Od razu na trójkę, ja tam nie bawię się w dwójeczkę. Ja jestem skrajnistą, albo jedyneczka, albo trójeczka. Jestem fanatykiem motoryzacji. Ej, bo kuźwa ta kamera. Muszę sobie ustalić, gdzie jest środek. Dobra. Zobaczymy, czy szybszy motor, czy auto. Ja patrzę sobie w tylną szybę i cię widzę. Ja mam ten... Datsuna. Mitsubishi Kaimaro, mówi ci to coś? Taki motor? Mm-hmm. Ja go mam. Uziwa, pod górkę mnie tu prowadzi. Muszę redukcję robić. Nie wiem, czy to tu się jedzie. A, po dziś dojedziemy. No nie pamiętam. Chyba tu jest. Tak. Kurde, pod górkę ciężko się jedzie. Bo mnie wyhamowałeś tym swoim rzęchem. Ciężko mi teraz się rozpędzić. O kurde, motomordo. Ty, o kurde. O. Chyba mi ten dyferencjał wyskoczył. Nie, dobra, działa, nie wyskoczył. Gadaj, że cię muszę holować. Ale rozrząd jest jak nic krzywo ustawiony. Holować. Ty, ciekawe, liną na pewno da się holować, nie? Ty cały czas tą główną jechałeś, co nie? Główną, no. Dobra. To cię złapie. Główną się gdzieś dojedzie, nie? To są główne szlaki komunikacyjne. Kurde, ale zajebiście, że na tym serwerze jest tyle tych pojazdów, nie? No, palnią się co chwilę, nie? Jak jestem. Tak, bo tak jak mówisz, no nikt nie chowa ich i po prostu one się spełnią ciągle, nie? Nie, dobrze jedziemy. Ale dymi. Co ty katalizator wyciągnąłeś? No. Tak myślałem. Ty się tak nie rozpędzaj. Czekaj, znak. Nie wiedź mi w dupę. Mogilewka za kilos. Okej. Okay. Nie wiedź mi w dupę. Za kogo ty mnie masz? A my tu wyjechaliśmy, czyli myśliwe minęliśmy. No. A no tak. No tak, dawaj znak każdemu na całym świecie. No tak, że się zbliżamy. Konwój przejeżdża humanitarny. Czerwony krzyż. O kurde, tam coś leży martwego. Nie. Ty nieźle sobie radził za kółkiem. Ja robię zwiad, przejadę przez całą tą. O, jeleń, słyszałeś go? Tak, no. Ty masz, szkoda, że mamy shotguna. Napad na sklep. Wszyscy na ziemi. Flaga piracka. Ty, dawaj założymy na motor. Napad na sklep. Fanty motor... ładować do przyczepy. Ty, czemu ja wcześniej na to nie wpadłem? Wiesz, jak się nazywamy? No. Motokomando. Jesteśmy z Motokomando. Kuźwa, nie da się chyba. Okej, okay, mam też shotguna z jednym nabojem. No dobra, trzeba to zlutować. No kuźwa, ty, tu jest 66 typa. Ja, no to nie, to tak zaparkowałem na środku. No. Dobrze, bo będzie ich kusić, będzie chciał wejść szybko, ukraść i go zastrzelę. 66 typa to jest tak niebezpiecznie. Tak, już mną telepi, a tak mnie nie telepał. Jak 20 typa jest, to mną rzuca. A co? 60. Ja mam jedną kulę, nabój jeden, to nie kula. Paczkę 22 LR, najlepszej amunicji w grze znalazłem. O, kulnica. Co to jest? Klucz francuski. Nie, dziękuję. Ale mnie boli coś ramię. Patrz, samochód, kolejny. Kolejny? Tak, no. Ty, można Panato. By tu... Filmuj to. Ty, a nie obrazisz się? Nie włączyłem nagrywania. Ale go piłuję. Bo zajedziesz. Ty widziałeś to?
Pana to. No, uważaj na mnie. Ja, zajebiście, ty. Ale zrobili fizykę. Tokio, Mogilewka Drift. I na wstecznej. coś tu szwankuje. Tak. Zmieściłeś się ładnie. Ty czekaj, jedź, a ja skoczę ci na dach. Czekaj, ja ci wskoczę na dach. Nie, bo cię przejedzie i zdechniesz. To po prostu stanę na dach. To zaparkuj tutaj. A zaparkowałeś? Ej, uwaga. Wsiadaj. Przewieziesz mnie? O, teraz. I lecimy. O nie, połowę życia mi zabrało. No wsiadaj. Dobra, tu na siedzenie. Ale jaki Tokyo Drift, ty. Nówka Volkswagen, masakra. Marcin, co ty na mnie patrzysz? Ty patrz na drogę, nie na mnie. Patrz się na drogę. Ale idzie. Ale idzie, ty. O kurwa. Wypuść mnie. Wypuść mnie z tego. Ej, gdzie zostaw. Nie pójdziesz. Moje motokomando uszkodzisz. Łopanie. To ci się udało. Dobra, ja z głodu umieram, muszę iść coś znaleźć. O, no i zajechałeś. Gaźnik. Ale jedziemy na luzie. Na luzie? Dawaj na luzie. Na wybrzeże się cofniemy. Tylko nie w motokomando. Właśnie na moje motokomando. Poszło. No, toś go zajechał w pistu. Dobra, muszę jedzonko znaleźć. Ale świecę sobie możesz wziąć. A, dobra. To bardziej w nocy mi się przyda, ale dobra, możesz wymienić. Plecaczek zajebisty. A tam ktoś był przez lunetę, patrzył, nie? Tak. Co tu się dzieje? Zlot w Mogilewce. Auty po wypadkowych. Jesteśmy ustawieni, mam kości. Ja, a co to nam da? Haczyk. A masz wędkę? Nie. Ale z kija można zrobić chyba. I z liny, nie wiem. No właśnie, masz linę? No linę to ja zaraz będę miał, już tnę coś tutaj, co znajdę. A nie, tego się nie da pójść. Lina też może być z flaków. Tak się, o. Ale ja nie mam flaków. No masz, jak każdy. No, ale nie swoich. Nie swoich. Cudze flaki to by robił linę, ale ze swoich to już mu szkoda. Okej, ja mam sześć mat, to jeszcze sześć. To ja też mam sześć. O, jestem koło motokomando tutaj na górze, gdzie ty driftowałeś. Ty słyszę jelenia. Kurde, ja mam... No wiem. I jeden pocisk zielony, no to raczej go nie zabiję. Chyba, że w głowę. No czekam. A ty masz jakieś pociski? Nie. No nie, z jednym zielonym chyba w głowę, jak trafię, to go nie zabiję, czy zabiję? Nie wiem, chyba i tak nie. No, bo jak gdyby... No ale za chwilę idziemy już łowić, to będziemy mieć tyle tego, że... No tak, a karp jest bardzo ten, nie? Tłusty. Kaloryczny tłusty. Ty co, jest? Coś słyszałem tutaj? Nie. Drift dobra, prawie no jak... No. Ken Block tutaj napisał Marcin. To jest ten, co ci pokazywałem. Gymkany robi chyba ten gość. Aha. Z Monstera. No zajebisty gość. Odpala i dawaj za mną. A gdzieś ty pojechał? Już na wybrzeże? Nie, przy samochodzie jest. O, ej, bo go zaleję benzyną na trójce, ale dobra. Gdzie ty jedziesz w końcu? Może z tobą to nigdy nie wiadomo. Ja, Ken nie żyje. Nie wiedziałem, że Ken nie żyje. To co mu się stało? Rozbił się? Czy chorował na raka? Już nie pamiętam. Ken Brock. Hamuj! No i co ty, gdzie ty mnie tutaj? Ty sam zgasł, ale mam nadzieję, że zgasł. Jeszcze raz spróbuj. Zgasł. Hamuj! Ty, ale fajnie, zobacz, jakbyśmy sobie tak, jakbyśmy zapomnieli o tym, że te wszystkie zombie, nie, ten świat. Tak wygląda. Idziemy se na rybki. No. Ja też se wezmę. Tak, jesteśmy na singlu. Tak. Znaczy nie, no ja też jestem singlem, ale nie przyjmuję. Kop glizny. Kok... O! kop glizny. Kop glizny, co ty? Co ty myślisz? Już myślałem, że wracasz do tematu. Zaraz, młotem nie umiem. Czym ty kopiesz glizdy? Nożem. Ja mam tylko piłę. Nie da się. I sledgehammer. Nie da się. No nie mogę. A to ze dwie glizdy i tyle. No to masz ten nóż. A ile ty tego potrzebujesz? A wech dużo. Nie no, trzy. No to jeszcze dwie wykop. I możesz ścinać gałęzie, patyki i ognisko otworzyć. Ja, ale klimacik, co? To Tylko na piecu. Na piecu będziemy smażyć. Ty, mam robala, ale jednego. A, bo mi zabrałeś. No dobra, czyli rozumiem, że będziemy na ognisku smażyć, tak? No, albo na piecu, jak chcesz. Poczekaj, a tu jest piec, tu jest chyba ten bieda piec, nie? No, ale tam dalej jest ten większy, ten następny dom za nami. A tak, dokładnie, no to dobra, to ja robię ognicho. To jest, sledgehammerem nie mogę gałęzi gdzieś ściąć? Nie no, mogę, no. 60 osób to na pewno już tutaj w Mogilewce ktoś tutaj przebiegał, nie? No. To jest popularna wioska. A mogę zjeść glizdę?
Nie, nie mogę, cholera. Zapomniałem, jak się rozpala ognisko, muszę sobie przypomnieć. Na tych serwerach teraz hardkorowych jesteś. Ale ja teraz trzeba pojedynczo korę nawalać. Palimy w najbardziej oczywistym domu, ale tu mało kto będzie miał gany. Że mnie ręce bolą od tego kręcenia patyka. To bierzecie cały czas w dół, idzie? Tak, cały czas, tak. Jakie masz? Żółte? Jeszcze żółte, no. No ja tu coś już złowiłem, to możesz przyjść. Dobra. Tego, nie? Jest są partie. Wezmę. To jest. Ja tylko dołożę do pieca. Ale skwierczy, kury, mnie odkrywa się oparzyłem. A mogę to spalić? Spodnie? Mogę. Dobra, biegnę do ciebie. Zrobię stary jak świat trik. Schowam shotguna do tego, do plecaka. A, za mały plecak. Nie, dobrze. I wygląda jakbym był bezbronny, nie? Ze sledgehammerem będę tylko. A tu myk wyciągam shotgunika. Nie wiem jak ty, ale ja mam ochotę na pieczoną małpę. Wydałoby się, żeby ktoś tu przyszedł. Ja, ale złowiłeś ty. A jaki zapach. Jak Wigilia. Boże, kuźwa. Zatem wyłowiłeś. Po co ci to? No tak, wrzuć to i później znowu wyłowisz. Masz tą gliznę? Bieliznę? Glizdę. A dobra, daję no. Na ziemię. No nic masz, tylko nie spal tego. Dobra. Ty, może i otworzymy... Ziemniaka. Otworzymy manufakturę, będziemy tak zarabiać. Tutaj będą przychodzić, no. Będziemy im sprzedawać. Wypoczynek Beka. Bek, tak, dom wypoczynkowy Beka. Dykty w oknach. I to by było zajebić. Łowić można gumowce. Tak, łowić gumowce. Byśmy gumowców dużo nawalili. Ty, ziemniaka nie mogę. A, zrujnowałeś ziemniak. No, można złowić dużo rzeczy na przykład, bo będziemy tu, wiesz, śmieci wywalać do stanu. Tak, odkażę sobie wodę w ognisku. Wyleję do ogniska. I później ją po prostu z powrotem do butelki, nie? Ty, no nie da się. Szlak. 100 stopni. Ja, ale to ma kalorii. Ale będę tłusty jak świnia. Ale mi zatyka żyły. Zaraz zejdę na zawał. Jakby ci dupska nie zatkała. Zakleiło. Dobra, to się smołkuje. Jak w tym kleju. Później napisany na cmentarzu. Zdech. Jedzenie. Tak, zdech. Napisali na pomniku. Tak bym ci napisał. Zdech. Takie określenie. Później przychodzi jakaś babcia, wiesz, patrzy, modli się. Miej ostatnia droga. Zdech. Zdech jak pies. Zdech jak żył. Głupio. Potknął się w kiblu, o pastę do zębu rozlaną. Zdech. Dobra, wysuszyłem. Wszystko już mam gotowe, to co mi dałeś? Ale zajebisty trik z tym shotgunem. No tak, taki mądry shotgunik tutaj i jestem bezbronny. Ło, myślałem, że gość. Na pewno ktoś nas obserwuje, tylko się boi. Nieźle, ale ty rybka. Patrz jaka ryba. Ale mi skarpia, ty. Ale go ogłuszyłeś teraz. Patrz na jego minę. No ogłuszony. Więc masz jeszcze to. Dobra. Czekaj, może mi się uda jeszcze szybko to jeszcze jednego, to już będziemy mieć tyle jedzenia. Dobra. No, bo zaraz to później będziemy po prostu polować na innych graczy, nie? Stąd będziemy mieli jedzenie, tylko tak na początek, żeby mieć. Wiadomo, taka kula śnieżna rozwoju osobistego, nie? Pierwszy milion trzeba ukraść, tak jak to mówią, niestety. A drugi zdefraudować. Ty, strzały! Dobra. No to zaraz ktoś nas zobaczy tutaj. Ujdźwa, gdzie to było? Na szopach jakby. Ty, ale to go zabić. To był jak dla mnie Blaze, coś takiego, nie? Bo chyba tak, nie? Tak dupło. No. Biorę te filety i spieprzam stąd. No, a ty tam z komina dymisz. No właśnie, trochę średnio. Biegnę. A to chyba było gdzieś tam przy tym samochodzie. No, osłaniam cię. Biały, czy kogoś zabił, czy co? Nie wiem, powiedzieć, gdzie on jest. Jest typ w tym dużym budynku, to ty? Ja jestem w tym dużym, cyklanym. Tak, chodzę. Ty, typ jest koło naszego auta. Noż, biega. Tam dalej w krzakach biega. Kuźwa, teraz tam nie podejdę. Ale biegnie na wybrzeże, jakby w stronę wybrzeża. Ciekawe, czy ma broń, nie mam lunety. Ucieka, ale no dupa. A, bo ty wyciągnąłeś spark plugi, nie? Nie. Och. Nic nie wyciągnę. Biega sobie, ale biegnie jakby na te wybrzeże. Może powiedzieć innym. No nic, chyba wsiadamy, jedziemy dalej, bo nie ma co. No jedziemy chyba, żeby nie ryzykować. Do Tisu. Tak, gościa z Blaze'em ciężko będzie załatwić. Ja idę do auta, do motokomando i odjeżdżam jak najszybciej. Chyba nie zjadłeś wszystkich tych filetów. Prawie. Ty, już pod motokomando ktoś jest, to ty? Ja. Dobra. No, gość pobiegł na te, tutaj, na wyżynie dom. No, daj mi tego. No, tego steka, fileta. Tego sobie weź. No, dwa sobie wziąłem, mam jeszcze. A ja jadłem już, więc na razie maj. Maj, na razie maj. No. Jak chcemy jechać? Przez nowy? Nie. Przez nasz dom? Nie. Przez jakoś... te wioski, co cię tam zabijali, koło VMC, później... Tak. Aha, czyli przez te wiochy. Prawa. No nie no, kurde. Uważaj na typa z tym. Wjadę w niego jak coś. A.
Ty uważaj, bo ja go przejadę, on poleci, podleci, wyrzuci go w powietrze i tobie na łeb spadnie. Tak, tak. A ty się... Nie, ty wywalisz. Wjedziesz w siano i zginiesz. Żeby tobie nie spadł. No, mi już nie. Goni cię zombie. Oj, niebezpiecznie, jedziesz tam, gdzie były strzały. Ale ścina. Ale driftuje. Ale chlor. Ty. Randy. Randy. Tu w prawo czy idzie? Gówno. No kurde, uważaj. Ale mnie ściągnął. No i gość mnie może zabić teraz. Renty. Ty gówno pojechałeś, tak? Do dupy pojechałem. No to o co chodzi? Walnąłem w kamień. Widzę, widzę. No to teraz dawaj, jedź tu. Co jedź, nie odpala. Jak zwykle. Daj linę, masz linę, ja cię odholuję. Kawałek. Przez ciebie wszystko. Daj linę, ja cię odholuję. Jaki dom, no nie. Dam to na tego, stop hama. Na stop hama. Ja sobie jadę gówną, a ty tu jedziemy i jepi mi pod koła, ja myślę, nie, drzewa tu. Co za typ. Na stop hama. Odpala! Czekaj. No nie odpala, dawaj świecę. No ale ja nie mam świecy. Czekaj, miej odpalonego sieć na tym. Może wyciągnę, może ci nie. Nie, gaśnie. Nie da rady. Ta nie zgaśnie. Zniszczyłeś już ją. Ja to, nie mogę. To nie gaszę nawet, no. Ale świeca to w dzień niepotrzebna, bardziej w nocy się przydaje, nie? No i gówno nie odpala. Jadaj tutaj, na motor GWR. Podwieź mnie do mogilewki, muszę znaleźć świecę. No, przecież tam jest ten zabójca, tam jest ten wariat. No to go zabiję, może on być. Nie? Dobra, ale pamiętaj, ja na własną odpowiedzialność, ja nie odpowiadam. Nowy ja cię tylko transportuję. 30-leci. Ja cię tylko transportuję. No hamul, wysiadam. Już? O, ale się pali, coś ty zrobił z tym autem. Gdzie ja taką świecę znajdę? Ja w sumie nie gaszę, bo jak mam świecę zrujnowaną, to mi nie odpali, nie? No chyba nie, chociaż wtedy też miałeś zniszczoną i odpalą, bo to może dodane, to wiesz, nie dali. Nie zmienili. Dużo benzyny jest, to niech jest. No, benzyny dużo. Tu nie ma świecy, bo ja stąd przełożyłem i dałem tobie, a ty już ją zniszczyłeś. Gdyby nie ja, już byś nie żył. Daj, daj, daj. No przejechałbym cię, wpadłeś mi pod koło. Panikował od razu, jeb w kamień. Mogłem cię przejechać, nawet w dupie to mogłem. Zginąłbyś pod kołami samochodu. Patrzę, gdzie ten typ, bo tutaj biegł ten typ wcześniej. Nie ma go. O, nie znajdziesz, lepiej jedźmy dalej. Dalej coś znajdziemy. O, matko boska, potrąciłem człowieka. Zombie. Daj znać, jakbyś chciał jechać. No to dawaj. No. A daj, to nas zombie zabije. No gdzie mam jechać? No gdzie, tam gdzie... Dobra, przez tam gdzie mieć. Samochód poszedł psu w dupę. Tak, to tak. O kurde. No kurde, panie, ledwo ciągnie. Taki samochód. Opłacony. Nówka, 30-letni. Wszystko AC, OC, przegląd na lewo podbity. Bo jedziemy tu. Jakby nie było tej polnej, dalej bym wybił ten samochód.
chuj się zatrzymasz przy tym dumnie. No. Moto Komando, Kondzio napisał. Moto Komando. Oddziały Moto Komando. Co jest, on ma do przodu jechać, staczam się. O, już myślałem, że skończę tak jak ty. Ty żeś się stoczył. Ja, no nie, dzielimy się na popołowie. Nie, no i tak nie ma tego. Nie chcesz brać kuszy? Nie ma z dełtu. No bo nie piliśmy alkoholu. No to wsiadaj. A widzisz, też nie umiesz. Czekaj. To, da się otworzyć, ale to nie wiem jak. No nie, bo zniszczyłeś przyczepkę. Przyczepkę. Moto Komando, wsiadaj. No czekaj, co wsiadaj. Bardziej na mnie musisz patrzeć. Wolę nie. O, biedna kusza. Biedny mój samochód, golfik biedny. Golfik. Ale cisnę go. Główną cały czas. No. Oddziały Moto Komando. Ty, owce tam są. Gdzie? Ale nie, jedź. No już, już, jedź. Ta, to nie kozy. Ty wolisz kozy. Już cię, po hamulcach, jedź, po hezlach. Dawaj, ty. Kociołkowanie. Powiem tak. Wysiadaj, to jest miejsce dla owcy. Założy jej te okulareczki. A ten, kozy, zahamował przodem, my jeb, koziołek wyleciał z tego. Tak. Koziołek. Matołek. Tak. Ty, ale ta główna się zrobiła niezła. No. Rajd Dakar. Ja tu powinienem mieć opcję strzelania, ale nie mam. Tak, no. Hamuj. Ty, ABS-y mi się włączyły autentycznie. Tu jest ambona. O, baton. Beton? A, baton. Baton. Ale fajnie wioski z tym widać. Ciekawe, czy tam też jakieś auto stoi w tych wioskach. Hamuj. No i gówno, nie? Tak jak jechaliśmy. Dobra. Ja do mapy nie patrzę, to jak się zgubimy, nie? To nie moja wina. No, gdzieś tam dojedziemy, nie? Komando dupy. W lewo. A nie, tu tak jak ten dom. Przez dom jest. Przez... dom? No. A, bo tu jest stary sobor, nie? No. No nas zabijesz. No i tam w pole miałeś. No, Abona, o, patrz. A nie będę tego lutował. No przez pole, w las, tam za Ambonem miałeś jechać. Tylko w kamień nie wie. Ty, no właśnie. Nie mogę. Skończę jak ty. No. Tylko mi ktoś coś zajechał. Nie jedzie, nie patrzy. Patrzę. Albo mi się wydaje, albo to VMC. Dobrze ci się wydaje. Główną, uważaj na płot. Uważaj na płot. Musimy dojechać jak najdalej, nie? No, bo tam na następnym luty. Skrzyżowaniu w lewo. Dobra. No. Ale lewy 3, lewy 4? O nie, goście! Kurwa, ale banda. Nie, to już wolę tu. Gdzie oni byli, bo ja nie widziałem. Patrz, na lewo są, na lewo. Nie widzę, musimy jakieś uciekać. Typy mi zasłania, co tu tak. Jedzie. Musimy Zdarzę uciekać. No. Uciekaj! Masz. Za nami będą strzelać pewnie do nas. Nie wiem, jeszcze strzelali, ale trzech ich było. Tak na pierwszy rzut oka. Ty byś spanikował i w kamień wjechał pierwsze co? No tak, tak. Tutaj gdzie? W lewo, główna.
Tutaj gdzie? Nie piska ci w tej tapetce? No piska właśnie. Już nie ledwo widzę przez te muchy. Ale jesteśmy elitarnym oddziałem. Tu się za chwilę zatrzymasz, bo będę musiał... Daj znać, kiedy. O, zwolnij. Jedź, jedź. No, możesz jechać głównym, nie było samochodu. Nie lutujemy tutaj policji. Nie, bo jeszcze nacy zlutują. No tak, trzeba jak najdalej dojechać, by zebrać lód i być full gearem, nie? Ale nieźle. Nawet bramek nie ma żadnych opłat, nie? Noż. Pierwszy wypadek. No. To i tak mało, nie? Ta, gdybyś... No jeden był taki, że mnie zabiłeś. Samochód ledwo nie żyje. Tak, ja przeżyłem. To twoja wina. To, co się dzieje za mną, nie moja sprawa. Nie twoja. Jechałem obok ciebie. O, ale aż silnik daje po garach. Kierowca bombowca. O, tu nie chcesz lutować? Nie. A gdzie ty mnie prowadzisz? Nie wiem. Przed ciebie, jak ostatnio jechałem. Dobra. Ale piłuję, muszę uważać, bo to... A! Ale daję. Aż czuję na nodze, jak po garach. Zwolnij miasto, tu jest 50. A no... Co to za miasto? Zaraz poznam, ja zgadnę. No. Grishino? Nie. Gdzieś ty mnie wybiósł. Co to jest? Nonantho! Jedź, a nie się tu czyta. Nie no, bo Nonantho musiałem zobaczyć. To nie Grishino. To Lopatino chyba. Zgadza się. A tu mieliśmy bazę w piano kiedyś, nie? Sosnowiec. Sosnowiec. A, ale palę. Kurde. Ciekaw jestem, czy odpali właśnie z tą świecą zrujnowaną. Odpali, to ma nie odpala. To będzie jakiś spray, masz taki spray na odpalenie, nie? Start, stop. O nie! Noż. No, ty jesteś tam z prawej, to ty tam się trzymaj. Biedaku. A, ale ładnie, można by pomyśleć, że świat jest piękny, nie ma zombie. No, niczego nie ma, to chyba Białystok. To chyba Białystok, a nie Sosnowiec, tak. Nie, nic nie ma, nie ma złodziejstwa, niczego. Tak, miasto Kononowice. Ty, ale my już naprawdę na północ ostro lecimy. Zaraz tisy będą. O ile nie spalę. Sprzęgła. Ach, ale ledwo wchodzi już bieg. Mam opór na tym. Poczekaj, pociąg. Banino. Faktycznie trzeba patrzeć, bo jak pociąg stoi, to tam się te wojskowe wagony spalą. A no tak. O kurde, serio. Gdzie teraz? Główną. Ty jesteś moim pilotem od telewizora. Jedź w lewo. Czekaj, to tu? Las? Nie, nie, główną, główną. Dobra. To miał być Las Krzyży. Oj, tyle kilometrów. Wjeżdżamy do... O, jaka kapliczka, można się pomodlić, cześć. A mój, idę się modlić za ciebie. Czekaj, co tu jest, studnia? No. Ja kołuję, ja... O kurde, co jest? Ja jestem twoim apaczem, ja tu kołuję i cię osłaniam, nie? Apaczem w sensie tym helikopterem, nie? No. Wodzem ten gąpał. Tak, Pondzio się pyta, czemu mówisz cały czas gówno? Kondzio, kondzio, kondzio. Ostatnio nas oszukał, opuścił naszą drużynę i co sam chodził. Patrz co mam. Grabie, jak chło. Zostaw, zostaw mnie. Wiesz. Ty, dawaj te grabie i będziemy jak kawaleria. Nabijemy tak. Chłopa. Trzeba uważać na gówniane jastrzębie. Ja nie mam nic do chłopów, ja sam jestem przedstawicielem najniższej klasy społecznej. Łoho, o kurde, panie, uważaj, jak pan rzuca. No, wysiadaj, ja jadę dalej. Nie, skomplikowanie. A jak nie odpalimy? No dobra. No to nie gaś go. No nie, to sam ugaśnie, jak wychodzisz. No bo na biegu zostawiłeś. Ja, masz rację, to się nie zostawia auto na biegu, tak? Dobra, działa. Nie, bo ja mam... Ten, ja mam odwrotny dyferencjał u siebie i nie mam biegów.
Ej, o kurde, boję się, jak ty prowadzisz. Ciekawe czego. Jak może to ty mnie pozbawiłeś z samochodu. Tak, tak. Masz jeszcze gorszego neta ode mnie. Ty, nie, ale bo śmiesznie. Ja tu jadę i patrzę w lewo, czy nie ma samochodów jeszcze. Aha, ale się trzymam tej bajchy tutaj. Ty, ale my już prawie na całkowitej północy. Ciekawe jaki tu jest mnożnik czasu, bo coś fajnie 3. To jest zrobione, nie? A w nocy 6. No i to jest okej w sumie. Czyli 10 minut jest jak godzina, to długa noc. To godzinę trwa noc pewnie gdzieś. Ale tak pół godziny taka najmocniejsza chyba. A ty się odczepiłeś, walłeś w drzewo i się zrobiło. Ale ty nawet nie dymi tak. Widać, że katalizatorek działa. Ale wytrzymały jest ten Volkswagenik, nie? No, widzisz, musisz sobie kupić 125. No. Ja mam uprawnień. Nie trzeba mi. Każdy może sobie tak jeździć motorem. No jak masz na samochód, to masz. A ja nie mam na samochód. Tylko No wiem. O, Kodzio pisze... O nie, zacięło nas. Dobra. Wow! Uś, ja. Chcesz prowadzić dalej? Ty, to zgasło. Co teraz? Powiedziałeś. Ja pitole. No tośmy kurwa pojechali. Uszkodziłeś mnie. Co się stało w ogóle? No nie wiem, no spark plug zrujnowany, ale tak to jest dobrze. Nie wiem o co chodzi. Ty, ale czemu w ogóle wywaliło w powietrze? Nie no, bo ty się zlagowałeś u mnie, nie? Cofnęło cię tak i ten. Zlagowałem. Ja u mnie jechałem, nagle jeb, jadę tym. No ja tak, ważne, myślałem, da? Żeby ci nie dawać. No trudno. Nie dawaj. Ja go znalazłem, co ty gadasz? Żegnaj motorku. Ta ty, tak. Ja go znalazłem. Już zapomniał, jak to było. Już zapomniał, jak to było na wybrzeżu. A właśnie, ty go ukradłeś. Ty go mi ukradłeś. Ciebie. Po ciebie musiałem jechać i mnie zabili przez ciebie. Tak, ty mi go ukradłeś. Chciałem się cofać. Miałem kolegę Bambina i na wybrzeżu go ukradłeś. No jak szło jakiś dwóch downów szukało wody. Dwóch downów? Kodzio pisze, co to za mapa, bo zdaje mi się, że wygląda lepiej od poprzedniej. No, ta sama. Ta sama, tylko że zmieniona. Czyli inna. Ta sama, tylko dodali w cholerę tej trawy, nie? I fajnie, nam też się to podoba właśnie. Wygląda i dużo delikatne... ładnie. Kosmetyczne zmiany wizualne. Kosmetyczne zmiany wizualne. Bardzo nam się podoba. Jesteśmy zachwyceni. Że do wiosek pododawali na przykład czołg, jakieś tam zwalone drzewo i takie podobne rzeczy. No, coś tam zwalone drzewo i ten, nie? A nie jak gdzie indziej, że do VMC dodali 50 namiotów, nie? Tak, to dokładnie, to już przesadzili. Ty zaraz, to jest jakaś baza. No. Jaka? Tisy. No tego to się nie spodziewałem, dojechaliśmy do Tisów, zajebiście. Znajdziemy jakiegoś Humvee tutaj. Czoł, T-72. Tak, ale będziemy obłowieni. Shotgun z jednym nabojem. Czapeczkę ze śmigłem. No. O, mi dasz czapeczkę ze śmigłem, a ty śmigłowcy wiesz. Ja sobie będę tak śmigował te śmigiełko. Dam ci czapkę ze śmigłem, lizaka. A tu jest tak niebezpiecznie. Tak, Kondzio nigdy nie był w Tisach, nie? Dwa bambiki w Tisach, nie? Ja z Iotem, z shotgunem. Tak, dokładnie. O nie, no na kogo, no? Już po nas zginęliśmy. No. Tyle było po Tisach. Kiblu nic nie ma, o dziwo. Plecak, kombat... Co to było? Ktoś strzelił. A myślałem, że do ciebie. Ale z czego? Z czegoś potężnego. Ja mam kamizelkę, gość. O nie, 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 o nie. Do kibla muszę się schować. Szybko. Ty się tam schowaj, tu jest tyle tego. No. Ja wiem, czy nie najlepiej byłoby się wylogować i wejść, jak będzie 5 osób. Tak. U emeczki, tałachy tam mają. No, ale walą. Oni chyba do zombie strzelają, bo tyle tego tu jest. No tak. Ty widzę tam kolejkę. Tak. A rozciął mnie, dobra, troszeczkę się na spokojnie zabandażuje. Ma Assault Vesta jeden zombie. O nie! Ty to. Przypadkiem wystrzeliłem z mojego shotguna. No, przypadkiem wystrzelił shotgunem. Ja, bo myślałem, że to młot. Miałeś go na plecach i ci wystrzelił?
Tak! Bo nacisnął mi zombie. Już idą po nas, to koniec. Kiedy ty zginął? Może nie słyszeli, bo to było w środku. Dobra, ustawcie się w kolejce, żeby nikt dwa razy nie dostał. Jak to mówiła. Ale mnie rozciął. Oła! Już będę miał się czym bandażować powoli. Ja ściągam opas. Czemu? A my jesteśmy takimi bambikami, że się poznamy. To. Za tym ja mam hełm, kask motocyklowy, to będziesz wiedział. Ale ich położyłem tutaj. Ale zombie leży, tylko nic nie mają. Coś do jedzenia? O, assault vest. No to już było warto. Już było warto tutaj przyjść. Życie na czerwono oczywiście. Idę tam do bunkrów. Ja już w nich jestem. Dobra. Ja idę na namioty. A tam w dół, nie? No. Na lewo. Ja nie mam staminy i życia. No pewnie dostanę hita za chwilę. Nie wiadomo skąd. Tak. A te oba bunkry przeszukałeś, nie? Tak. Właśnie tak. Typ tam strzelił. Ciekawe jakie tu gany, nie? To dodawali. Właśnie jaki zajebisty. Przez to, że nie wytrzymałeś presji i strzeliłeś, to będą wiedzieć, że idziemy. Mhm. O, hełm zajebisty, taktyczny. To trzeba taktycznie, a nie tam tak, że na pełnej. Ja mam AK-12, 13 nabojami i AK-iem. Ja. Gdzie on znajduje? Ale to ktoś wyrzucił, no. Bo pancerz też tu był na nim. No to ktoś musi być bogaty, rarytasy wyrzuca. Tutaj typ w gili to nie do zauważenia. Staram się wypatrzeć, ja już, coś. Czy ja już mam hełm jak coś? Też no, to jakiegoś gana by się przydało. Zakładam opaskę jednak. Dobra no, chyba ten zombie mi będzie bił. O, jakiś fajny ten, field jacket, zajebiście. A ty na namiotach już? Nie, nie, ja tutaj w takim industrialnym hangarze. Mhm. Ja tu zostałem, no bo ty tam pewnie zlutujesz. Dobra, już się zajmę tym zombie, tylko nie mogę dostać ani jednego. A kurde, dostałem baterię. O, przeszukam te hangary, tu może coś być. Tego ustrojstwa też jest dużo, bo mogę skakać tam. Ile ubranek. 408 amunicję zaraz. Czyli dzisiaj taki tu są. No, no w końcu mam jakiegoś gana. R700, co to jest? To, że zniszczył mi samochód, to jeszcze takie rzeczy znajduje. Nie, to jest tylko jakiś kawałek R700. Nie ma lufy. Z mechanizm spustowy, ale bez lufy. Mogę go spustcić. To go się składa. Jak pan spokój. A ja minę znalazłem, ale ona chyba jest włączona. To lepiej się... Czekaj. No minę znalazłem, ale oczywiście mnie zobaczy zombie. O, oczywiście. O, jedzonko. To jednak warto na tisy jechać. Ciblu nic nie ma. Ja mam gili jak coś. Ja. Ty, ja też! Ale takie nie na nogi, nie? Nie znalazłem Barrelsa do tego R700. Mogę połączyć. Timberwolf. Będę miał Timberwolfa. Lufę znalazłem. To muszę ją wypucować. I ja mam Timberwolfa z lufą. Działo tam coś daleko wystrzeliło. Ciekawe, czy tu nie spadnie ta mgła. 338 tutaj wchodzi Timberwolf. W tym razie się okazuje, że dalej nie mam żadnego gana. Jestem Tisa. O, gili se założyłem. Nie mogę mieć plecaka, to sobie daruję, bo jednak na takim serwerze plecak się przydaje. Ale tu są emocje. Tu jest niebezpiecznie. O nie! Ale dźwięki. Coś tu leżało. Wydawało mi się. A nie, właśnie leży. No, o nie. Dobra, chcę uniknąć. No bez jaj. Dobra, udało się. Dużo pouszkadzanych rzeczy jest. Aha. O, ja takie zamachy biorę, że rozpieprzę całą chałupę tutaj. Tym sledgehammerem. To jest znowu jakiś zombie. O, ciekawy. Mam smoke'a jak coś. Ale dalej ciekawe, nie mam... Ciekawe, gdzie te typy pobiegły. Widzę bieda na tej militarce. No bieda, bieda. No bo teraz właśnie hardkorowo, tak jak mówiłem, że... O, granacik fajny. Że tak ich jechaliśmy na tych serwerach właśnie, że nam zabronili, zbanowali nas. Wpisali nas do tego Daisy SA Launcher. Jest coś takiego. Kojarzysz, że odpalasz właśnie Daisy z tego. I na Daisy SA Launcher nam zablokowali z Diegiem po prostu możliwość dołączania do serwerów, nie? Bo robiliśmy ciągle squad wipy. No i zostały nam jedynie takie hardkorowe serwery. Kurde, macie. Ale nie jest łatwo. Bieda. Te typy gdzieś polazły. Oby nie dobrze. O, nożyk zajebisty. Gili znowu. Na łeb. Ty na łeb to sobie wezmę. Ale komicznie to wygląda, ale dobra. To jest słabe te rzeczy, no. Jak na tisy. Typ martwy koło mnie. Perkę miał, biorę jego. Lutuję go. Miał broń. Ale zawahał się jej użyć. Ginął. SKS-a miał też. Ja biorę SKS-a. Ale śmierdzi, kuźba. Miała kasukę, ale to bez jaj, on to brać. Bizona, no a kasukę wezmę dla jaj. Ale spodnie miał ładne. I lighter. Dobra, wycofuję się z pozycji ciała. Gdzie ty jesteś, na namiotach? No. Dobra. Ale trafiłeś, napisał Marcin. No szedłem sobie normalnie, wdepłem w ciało, nie? Nagle słyszę, o, jaki odór czuję. Słyszę to w ogóle, słyszę ten smród. No i widzę coś
tupie, nie? A tu właśnie martwe ciało. Ty, a może miał kolegę? No, no zobaczy. Ale to musiały być koksy, bo zostawiły SKS-a, CR-kę, wszystko zostawiły. Nie? Pochowałbym go godnie, ale nie mam jak. On dostał chyba z więzienia, tego co widzę kąt. O, fuck, zon. To co, iść do ciebie, czy co? Parciarz. No, jak chcesz. To dobra, no mnie... Zgubiłem magazynek dookoła. Ale walnęło. No ja muszę się logować chyba. Ja tu się lognę w tym baraku. No, w baraku przy więzieniu gdzieś się lognę. Chyba, że coś chcesz. Chcesz jakieś gana ode mnie? Nie. No ja mam SKS-a, CR-kę, tłumiczkiem bez magazynka. Ja mam kałacha z magazynkiem. No, no to nieźle. Lepiej niż ja. Nie mam żadnej lunetki do tego SKS-a. O, Iota mam właśnie. Iota i Timberwolfa złożonego, ale nie do końca. I Akasukę. O kurde, ale muszę duplikację. No, to dobra, ja będę leciał, bo się zagapiłem trochę, a ja jeszcze spać muszę iść. No, musisz. Ale dzisiaj jechaliśmy, jak jest... Dzisiaj podróże, rybki podróże. Autkami, motocyklami, motokomando, nie? Mhm. No, to dobra, to, no to na razie, cześć. No, cześć. No, to trzymajcie się, bardzo dziękuję, że byliście. Bardzo dziękuję, Marcinie, za kolosalne... O, widzę, Bucjan teraz rozpoczął stream. Odsyłam do Bucjana, serdecznie polecam na Twitchu. Bucjan niejaki. Właśnie zaczął stream, może z Daisy, może z tego, z Hunta, tak? Hunt chyba tak się nazywa. No, no to trzymajcie się, na razie Marcin, na razie Kondzio, na razie wszyscy. Dzięki, dzięki bardzo, że byliście. Muszę iść się drzemnąć, no i do pracy nie jest. No, to na razie, cześć. Cześć, Marcinie, mój główny sponsorze. Mój główny sponsorze. No, numer ci telefonu wyślę później, nie? Prywatnie. No, ale to już do innych spraw. No to na razie, cześć. Mój kolega od zawsze był wilkiem. Uczył mnie. Szkolił. Ja mam tą konwencję genewską. Gdzie? W dupie.